Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc wszystkich miłośników moich wędkarskich wypraw zapraszam na najnowszy film. Oto w ten lany poniedziałek, czyli z Szmingus Dygus. I oto w dzisiejszy lany poniedziałek postaram się dla Was nakręcić jakiś film. Oto z tego miejsca, czyli Czarna Nida, nie inaczej, przepływanka. I zaczynamy, tak mówię, drodzy Państwo, na tą chwilę jest godzina teraz 7:15, poniedziałek, 5 kwiecień 2021. Ale na wstępie rozrobimy sobie zanętę, tak aby mieć czym przyciągnąć ryby, podsypać. Więc widzicie, Pyza Bites, powracamy do starych korzeni, Pyza Bites, nie inaczej. Do tego damy glinę czerwoną, którą przesieję, bo są śmieci i tam jest jeszcze ziemia. Ziemia z gliną czerwoną, którą przesiejemy, pozbędziemy się odpadów, śmieci, liści i Pyza Bites. Do tego pójdzie później trochę pieczywa fluo i z zapachu damy kolendrę. Kolendra do podkreślenia zapachu. Będziemy łowić oczywiście na pinkę i zobaczymy, co uda się złowić. Mamy też betonit, tak aby w razie co dokleić gały, zobaczymy, ale uciągu dużego nie ma, więc za dużo go nie dodamy. I tak mówię, namoczę najpierw zanętę Pyza Bites, połączę z ziemią, z gliną, zrobię kulę i będziemy wędkować. A zanim to namoczymy, powiem Wam, że dzisiaj wziąłem jedną wędkę tylko i chrzest bojowy nowego nabytku, czyli Shimano Technium 7 metrów o wyrzucie od 2,5 grama do 15. Do tego test bojowy Shimano Kowrotek. Zobaczcie sami. Letka konstrukcja, też nowy nabytek i oto taki zestaw, 7-metrowa bolonka oraz kowrotek od Shimano. I nowy nabytek kija, kowrotka i zobaczymy, co i jak. Kowrotek dlatego taki, że jest lekki przy bolonce, to akurat będzie dobre to rozwiązanie. Będziemy mieli dobre rozwiązanie przy 7-metrowym kiju, letki kowrotek o bardzo dobrym hamulcu i dobrej konstrukcji. Kowrotek także mniej więcej przeznaczę do łowienia na spinning, więc przy bolonce i przy spinningu ten kowrotek będzie akurat w pytkę. No i tak to się prezentuje mój zestaw, czyli chrzest bojowy nowego zestawu. A co uda się złowić, zobaczycie to sami. Ale najpierw, tak jak mówię, rozrobię sobie zanętę, niech dochodzi. Kilka razy na sucho przepuszczę, zobaczę, gdzie będę kulę stawiał, dlatego że chcę zobaczyć, czy zaczepy jakieś w wodzie są, czy jakieś znów nie porosły. O, jaka ryba ładna poszła. Czy jakieś nie porosły gałęzie w wodzie, czy coś nie pływa tam przy dużej wodzie, jak płynęło, tak aby postawić już kulę i w jednym miejscu wędkować. Najwyżej później przejdziemy się jeszcze trochę dalej, ale zaczniemy od tego miejsca. Więc, drodzy Państwo, zapraszam w ten lany poniedziałek na najnowszy film w moim wykonaniu na
łowienie na rzece, na przepływankę, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc zanęta niech sobie dojdzie, wypije wodę, a my dokładnie sobie zobaczymy, co tam jest. Najwyżej przytrzymamy w tym miejscu, gdzie tonie. I będzie dobrze. Widzicie, trochę muszę zmniejszyć i zaraz będzie w pytkę. Zobaczymy, jak, co tu bierze, jak bierze po zanęceniu, ale na razie jest fajnie. Ptaszki śpiewają. No tu będę stawiał co zawsze kulę. No przeszło, dobrze jest. Okej, dobra. Mniej więcej tak to wygląda. Zestaw mój to na dzisiejsze wędkowanie stick 2-gramowy, oliwka 2-gramowa, stoper, agrafka, czyli szybko złączka do zmiany przyponu, oraz 40 cm 0,10 i haczyk 16 Kamasan. I tak wygląda mój zestaw do dzisiejszego wędkowania, więc odłożę sprzęta na razie, odłożymy wędkę i rozrabiamy zanętę. Wziąłem na dwie części, jedną już przygotowałem do ulepienia kul, zarzucenia, drugą później dołożę zapach, czyli kolendrę i pieczywo fluo. Łatwiej mi było to rozprowadzić, mieszać. I teraz zrobimy bez robactwa. Dzisiaj idzie 4 kule i te 4 gały postawię tutaj. Dwa. Trzy. Cztery. Teraz zanęcimy. Cztery. Niech stoją. Dobrze. A resztę mamy do dołożenia, czy na inną miejscówkę. Tak mówię, na dwa rozłożyłem. Zanętę rozrobiłem. Jedną część gotową w wiadrze, a drugą na zapas. No i poczekamy chwilę, umyję ręce i zasiadamy na wiaderku i za chwilę będę przepuszczał zestaw. Założymy dwie sztuki. Białą oraz czerwoną. I pierwsze przepuszczenie zestawu i zobaczymy, co i jak. Taki wypad na rzekę w ten świąteczny jeszcze dzionek.
dopiero co zanęcone, to będziemy musieli chwilę odczekać, aż ryba podejdzie. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie, drodzy Państwo. Więc machaj wędą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. W razie co zawsze możemy zmienić miejsce na inne. No co jest? Co jest, dziewczyny? Co to za zadyma? Co jest? A my wędkujemy. A więc jest pierwsza jakaś rybka. Kij chodzi, zobaczymy tylko coś. Prawdopodobnie może być jazia. Albo jelec. Pomalutku, nie mamy podbieraka, więc będziemy musieli inaczej rybkę podebrać. Co mamy? Klenik. To jest pan Klenik. Więc wracamy mu wolność. I chrzest nowej wędki zaliczony. Taki nieduży klenik. Płyń po kość dorosłego. Tak powiedziałem, nęciłem tu, a klenika zacięłem niżej. Czyli tak, jak powiedziałem, że zanęta się, prąd zanętę wypukuje i ona idzie z nurtem, gdzie stoją jazie i klenie niżej. No ale czekamy na te większe. No i cóż można chcieć w ten poniedziałkowy, lany poniedziałek. Chrzest nowej wędki na niedużym kleniku oraz kowrotka zaliczony. Więc wszystko jest w pytkę. Zakładamy świeże robaki i wędkujemy dalej, więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co uda nam się jeszcze złowić w ten mokry, jak to się mówi, lany poniedziałek. Jest znów coś, ale coś małego, no ale cieszy. To najważniejsze, że jakieś branka są. Co mamy teraz? Płotka. No. Płotka, nie jazia, tylko mała płoteczka. I machamy dalej, czekając na te większe rybki. Zobaczcie, ile jelenie płyną przez rzekę. Przepłynęły dwa jelonki, o, przez rzekę i teraz wchodzą na górę i tak to mniej więcej wygląda. Przepuszczam zestawy już tyle razy, jest godzina 8:29 i dopiero dwie tylko rybki, dwa branie, dwie rybki. Jeszcze prawdopodobnie za wcześnie chyba na tą miejscówkę. No ale zobaczymy, jeszcze trochę poprzepuszczamy z pół godziny. Zobaczymy. Ale tak jak mówię, dwa brania, dwie ryby i to nie tu, gdzie nęciłem. Stawiałem kulę tylko poniżej. Więc zobaczymy, i przytrzymuję i tak, ale nic, bez wskazania. Czyli kiepsko. Będziemy musieli zmienić miejscówkę. Zobaczymy, może pójdziemy tu trochę wyżej, a jak nie, to cofniemy się koło mostu i tam będziemy wędkować.
Nie ma brań, nie ma w ogóle. Dwa brania i dwie rybki. Klenik i nieduża płotka. I nic poza tym. Więc machamy dalej. Najważniejsze, że nie na zero. No i łowimy nowym nabytkiem. Pięknie się stawia. Stika. Przytrzymuje, prowadzi. Wędka lekka. 7 metrów długości, do tego odpowiedni lekki kowrotek. Ale co z tego? Jak sprzęt odpowiedni do połowu na przepływankę na niewielkiej rzece, lecz tylko brakuje ryb, brania ryb. No ale zobaczymy. Co przyjeżdżam na tą rzekę, w te miejsca, to coraz gorzej. Z roku na rok coraz gorzej w tych miejscówkach. No ale co zrobić? Więc przepuszczamy dalej. I zobaczymy, co i jak. Pójdę tu wyżej, tu jeszcze skulę rzucę. Kilka razy przepuszczę, zobaczę. Bo coś mi się wydaje, że tutaj lipa. Widzicie, tak to jest na rzece łowiąc. Trzeba znaleźć miejsce sobie, gdzie ryba akurat by gryzła. Więc spróbuję tutaj postawić kulę. I zobaczymy, może tu uda się coś złowić. Postawimy dwie. Rzucimy dwie. Jedną, drugą. Odczekamy trochę, weźmiemy wędkę i zobaczymy, co i jak. Może tutaj coś się złowi, a jak nie, to idziemy, bierzemy cały sprzęt, idziemy w górę rzeki, czyli w stronę mostu w Morawicy i tam dokończymy wędkowanie. Mam czerwone robaki, może jakiegoś okonia trafimy i zejdzie nam dzionek, więc gdzieś do 9:00. Pół do 9:00, z pół godziny posiedzimy tu, zobaczymy. Więc zanęciłem, biorę wędkę, robaki i przepuszczę tu kilka razy zestaw. Zimno z rana, ale robi się coraz cieplej, słonko wstało. A my wędkujemy w ten śmigus dyngusowy poniedziałek, czyli w mokry poniedziałek, świąteczny dzionek. Jeszcze kilka razy tu przepuszczę, zobaczymy przy innym gruncie, podniesionym trochę. No i w razie co, jak nie będzie efektu, tak mówiłem wcześniej, przejdziemy w inną miejscówkę, czyli w górę rzeki, w stronę mostu. A na tą chwilę jeszcze kilka przepuszczeń. Raka złowiłem, spadł. Dajcie spokój. Na bezrybiu to i rak, ryba. Rak był, spadł. Zanim włączyłem kamerkę. No jeszcze kilka przepuszczeń. I będziemy zawijać się w inne miejsce. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno pyzuś. Nie na pewno.
Dobrze, więc zawijamy się. Zawijam się stąd. Idziemy w górę rzeki. Zobaczymy, może tam będzie lepiej. Więc oczywiście zwijamy sprzęta. Nie inaczej. Tak, aby z długim kijem nie przedzierać się, nie połamać, bo to delikatno ma szczytówkę. Więc zwiniemy wędkę, schowamy wszystko i zawijamy się. Więc po drodze zobaczymy co jak, ale prawdopodobnie będziemy widzieć się, drodzy Państwo, na nowej miejscówce. Czyli pod mostem. Tak, widzicie, ciężko przedzierać się z rozłożonym kijem, można złamać, więc przemieszczając się w takich miejscach najlepiej zwinąć wędkę. Cóż, schodzi trochę z rozkładaniem, składaniem, ale tak nie stracimy sprzęta, nie uszkodzimy wędki. I tak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy tylko to powalonego drzewa. Co i jak to się prezentuje. Tak. Może by przepuścił kilka razy spławik. Zejdę, zobaczę niżej. Nie gałęzi za dużo, więc nie idziemy wyżej, wyżej jeszcze idziemy, drodzy Państwo. Idziemy wyżej. Najlepiej było tutaj na spinning sobie pospinningować, ale na spławik to za dużo zaczepów przy tej wodzie. Idziemy wyżej. Idziemy wyżej i znajdziemy sobie jakąś miejscówkę. W razie co pod most pójdziemy, tam ko mostu i tam dokończymy już wędkowanie. Więc idziemy, idziemy. Nie inaczej. Rozłożymy się tutaj. 7 metrów mam wędkę. Jak tu wsiądę, to da radę. Da radę, zobaczymy jak. A najpierw sobie podsypiemy. Zobaczymy. I spróbujemy coś stąd wyhaczyć. Raz. Podeschła trochę, ale niech taka będzie. Dwa. Nie więcej. Reszta pójdzie pod most.
do zanęcenia. Weźmiemy tylko pinkę. Siądę sobie tutaj na desce. No i zobaczymy. Weźmiemy sprzęta i zobaczymy, co i jak. Trochę za długa wędka na tą miejscówkę, ale zobaczymy. Nie przesądzajmy. Zobaczymy, jak to będzie w praniu. Grunt nieduży. Dwie pinki. Nawet dam trzy. Nie, dwie. Jedną. I jak tu nic nie będzie, to już znakiem tego, że jest totalnie kicha. Okej. Okej, zobaczymy. Dobrze, nic na białego. Na pinkę raczej nic. Na czerwonego teraz to samo nic. Więc jeszcze z parę minut idziemy dalej. Skończymy wędkować już tam. Wszystko zanęcę tak konkretnie. Dowalę i tam spróbuję na przepływankę coś złowić z nurtu. Tylko konkretnie zanęcę, bo do 14, 10.25 do 14 wędkujemy. Więc nie ma co, więc idziemy, nie, idę, składam, nie ma co. Dobrze. Zobaczymy, co i jak. Jak tu nic się nie złowi, to jest tragedia. Tragedia w tą kwietniową porą. Tak mówię, jak tu nic się nie złowi, to tragedia w tą kwietniową porą. Podsypane i za chwilę przepuszczamy zestaw i wędkujemy już tu do końca. Przez prawie 4 godziny będziemy już tu wędkować do odjazdu autobusu. Okej.
Ja łyknę sobie piwo, oczywiście bezalkoholowe, zero. Odczekamy chwilę po zamęceniu i zobaczymy co i jak. Więc drodzy Państwo, Wasze zdrowie, wszystkiego najlepszego dla Was, dla Waszych rodzin. No i tak mówię, jeszcze raz, Wasze zdrowie, wypiję browar i przepuszczamy zestaw. 100 lat. Powiem tak, nic nie skubię, nic, ryba nie jest aktywna, nie pobiera, przynajmniej robactwa co jej podaje. No, zobaczymy jeszcze troszkę. Dosypałem, donęciłem, bo przeniedę rozrobionej zanęty z gliną i z ziemią do kiel zwiózł. Podsypałem, no i zobaczymy. Ale nic. Trudno, 11.22. 2,5 godziny będziemy musieli się mordować. No może podejdzie coś, zobaczymy. Więc wędkujemy, próbując coś złowić. Najważniejsze, że nie na zero. A tak fajnie się zapowiadało przy tym pierwszym kleniku. A tu taka kaszana w kilku miejscach i nic. Jedenasta 35, nic. Nic, a już nigdzie nie doszedł. Nie chcę mi się już nigdzie łazić. Ciepło się zrobiło, ale wiaterek jest taki chłodny nawet, jak zawiewa. No ale w miarkę jest, nie? Tylko o to chodzi, że nic. I z dna, i z góry. Widzicie, co się dzieje. Nawet pyknięcia. Trzy brania dzisiaj miałem, dwie ryby. Dwie wyholowałem na początku na pinkę, później pyknęło, zanurzyło na tego czerwonego robaka, ale szybko puściło. No i mówię, trzy brania przez cały dzień w kilku miejscach, więc tragedia jak na tą porę, na tą rzekę. Więc dlatego nie dziwię się, że nikogo nad wodą nie ma, bo po prostu ryba jeszcze nie bierze. Dobrze, godzina za 8.12. Idziemy na stykankę, bo tu za bardzo wieje. Dwie godziny mamy, to spróbujemy złowić okonia może. Założę czerwonego robaka, tam postawię, jak sobie stoi. No i zobaczymy na stykance, co słychać. Okej. Postawię to blisko. Zobaczymy, co i jak. Więc siadamy. I dokończymy tu mój film. A więc garbusek jest. Zawsze to jakaś rybka. Skusiła się oczywiście, zobaczcie, na czerwonego robaka. Cieszy, cieszy. Mały,
ale cieszy. Więc puszczamy go i spróbujemy jeszcze złowić jakiegoś gagatka. Knęło. Zobaczymy, może powtórzy. Ale pyknęło znów na dół, delikatnie. Jak tylko pyknie, jeszcze raz już tnę. Nic. Więc nie, muszę trzymać wędkę w ręku, bo jak odstawiam, to zanim podciągnę, to... A to chyba biała ryba jakaś, że delikatne brania. No zobaczymy. Pyknęło. Ale jak odłożę wędkę, to wtedy branie jest, no. Biała ryba. Delikatne brania i koniec. Może jeszcze skusi się jakaś. 13-12 to jeszcze. No muszę trzymać, jak chcę zaciąć rybę, muszę w ręku trzymać kija, bo jak odłożę, to pyka, pyka, łapę kija i po braniu. Dobrze, godzina dochodzi za 10, druga, więc kończę na tym. Wezmę jeszcze świnkom swoim, zerwę trawy, tak żeby miały co do jedzenia świeżą trawkę. No i tak to leciało, drodzy Państwo. Widzieliście to na moim filmie. Noce jeszcze za zimne nabrania w dzień. Co z tego, że ciepło, jak noce jeszcze zimne. Poniżej zera temperatura w nocy. Więc jeszcze nie czas na rybki. Trzeba jeszcze chwilę poczekać, aż to wszystko się uspokoi, ociepli, unormuje. No i tak to leciało. Ja na tą chwilę kończę i tak mówię, zawijamy się, więc dziękuję wszystkim swoim widzom za to, że wciąż jesteście ze mną na dobre, złe. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Na razie, do następnego, drodzy widzowie, siema, wyza, cześć.